uwagi przygotowałem na piśmie i księdzu rektorowi później je wręczę. Pomijam takie drobne sprawy, które nie wymagają jakiegoś specjalnego komentarza czy wyjaśnienia, ale postaram się powiedzieć o takich pewnych moich sugestiach czy spostrzeżeniach co do tego dokumentu, któryśmy mieli ostatnio przeczytać i się z nim zapoznać i ewentualnie przynieść nasze jakieś refleksje osobiste. Do podtytułu Jedno powołanie części zatytułowanej Komunia, tam gdzie jest mowa o powołaniu do świętości, przekładam taką sugestię. Mianowicie dobrze byłoby zacytować następujący fragment listu apostolskiego Jana Pawła II, Novo Millennio in Euntem, punkt 30. Brzmi on między innymi tak. Perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Skoro zakończył się jubileusz, powracamy na zwyczajną drogę, ale prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim. Teraz kilka uwag do tej części, w której jest mowa o hierarchii. Tak myślę, że spojrzenie na hierarchiczną strukturę Kościoła chyba się nie przedawniło. Natomiast na pewno pełną ewolucję odbywa, pewna ewolucja dokonuje się, jeśli chodzi o rozumienie władzy w Kościele. I tutaj przytoczę wypowiedź księdza arcybiskupa z wczorajszego piątkowego wydania Dziennika Łódzkiego. W kontekście pytania o rolę kobiety w Kościele, ksiądz arcybiskup odpowiedział między innymi: nam się wydaje, że ten, kto ma święcenia, to ma władzę. Ostatnio do papieża Franciszka przyjechali biskupi niemieccy z wizytą ad limina apostolorum. Kiedy rozmawiali o niemieckiej drodze synodalnej, powiedzieli, że trzeba na nowo przemyśleć podział władzy w Kościele. Papież Franciszek odpowiedział, że nie ma o czym myśleć, bo w Kościele nie ma władzy. Rozmawiamy o podziale odpowiedzialności, różnorodności zaangażowania w posłudze. Nie mam poczucia, dodał ksiądz arcybiskup, że moje święcenia stawiają mnie ponad kogoś w Kościele. Z przytoczonej wypowiedzi papieża Franciszka i refleksji księdza arcybiskupa chyba można by wyprowadzić taki wniosek, że następuje nie tyle zmiana, co ewolucja spojrzenia na rozumienie władzy w Kościele, które należy widzieć z perspektywy, nie tyle z perspektywy rządzenia, ale służby, odpowiedzialności, różnorodności posług. W części dokumentu odnoszącym się do ekumenizmu proponuję dodać następujące życzenie, aby nabożeństwa i spotkania ekumeniczne służyły nie tylko umacnianiu wzajemnych więzi duchownych katolickich i pastorów innych denominacji chrześcijańskich, ale także wzajemnemu poznaniu się i zacieśnieniu więzi z katolikami świeckimi i świeckimi innych wyznań czy judaizmu. Następna moja uwaga, mianowicie tam, gdzie jest mowa na stronie 12 o dwóch misjach w Kościele, dodać nauczanie magisterium o małżeństwie i rodzinie jako kościele domowym, w którym powinien także panować duch synodalności i który powinien być szkołą synodalności, spotkania, słuchania, rozeznawania, co z pewnością ułatwi w przyszłości żyć tym duchem w innych wspólnotach, na przykład parafiach. W trakcie dyskusji na jednej z ostatnich sesji synodalnych ksiądz arcybiskup przywołał fragment dokumentu końcowego decyzjalnego etapu XVI Synodu Powszechnego o obrazie Kościoła jako namiocie. Myślę, że ten obraz można by przywołać w odpowiedniej części naszego tekstu, gdyż wnioski, które można wyciągnąć z refleksji nad tym obrazem, przewijały się wprost czy pośrednio w naszych dyskusjach synodalnych. I ostatnia moja uwaga trochę harmonizuje z tym, co ksiądz arcybiskup w pewnym momencie do nas powiedział.
Mianowicie, że nasz synod, jak pamiętamy, przebiegał w trzech etapach i każdy z tych etapów posiadał odniesienie do dokumentów papieża Franciszka. Odniesienia te podkreśla modlitwa, która miała być odnawiana w czasie trwania synodu i wypływające z nich konkretne zadania, jakie będą podejmowane i realizowane po zakończeniu prac synodalnych. Uważam, że chyba w ostatniej części dokumentu końcowego naszego synodu należy przypomnieć te odniesienia wraz z programem realizacji postanowień synodalnych. Dziękuję. Szczęść Boże. Andrzej Rewekant. Szafarz nadzwyczajny. Chcę powiedzieć, że od 3 lat tej posługi nie wykonuję w parafii, bo zmienił się proboszcz. Za poprzedniego proboszcza byli chorzy i do których chodziłem. A parafia, widać, wyzdrowiała i tak. I to jest niestety, jestem w Radzie Parafialnej, niejednokrotnie się przypominałem. I to jest jak grochem o ścianę. Ja się cieszę, że wszyscy zdrowi chodzą do kościoła i to tak wygląda. Dla mnie po raz pierwszy pójście do chorych jako szafarza nadzwyczajnego było wielkim stresem i przeżyciem, bo szedłem z Panem Jezusem na piersi w Albie i nie wiedziałem, czego się spodziewać, w związku z czym każde pójście było dla mnie przeżyciem, ale widziałem, jaką radość też niosę tym, którzy przyjmowali Pana Jezusa, a nie mogą iść do kościoła. I teraz przeczytam coś bez mojego komentarza. Ogłoszenie z jednych parafii, ad vocem to, co powiedział arcybiskup. I na tym kończymy tegoroczną kolędę. Zdajemy sobie sprawę, że nie odwiedziliśmy wszystkich rodzin. Przepraszamy za to, ale nie mając w tym roku znikąd pomocy, nie jesteśmy w stanie dalej kontynuować kolędy. Mamy jednak dobrą wiadomość. Rodziny pominięte w kolędzie, które pragną otrzymać błogosławieństwo Kościoła, zapraszamy na mszę świętą kolędową, taką, jaka odbywała się w pandemii, w najbliższą sobotę o godzinie 17. Msza święta odprawiona będzie w intencji rodzin naszej parafii, a na jej zakończenie otrzymamy specjalne błogosławieństwo dla domu i rodziny oraz buteleczkę egzorcyzmowaną wodą święconą w celu pokropienia naszych mieszkań. Zebrane podczas tej mszy taca będzie traktowana jak tegoroczne ofiary kolędowe, za które wszystkim składamy serdeczny Bóg zapłać. Ja zostawiam to bez komentarza, ad vocem to, co mówił arcybiskup. Dziękuję, ksiądz profesor. Zrobimy tak jak zawsze, to znaczy, kiedy się pojawia taki poziom emocji, to trzeba też momentu ciszy i modlitwy, więc tak jak widzę, ksiądz profesor, 2 diakonów i będzie 5 minut na modlitwę w ciszy i potem następne. Dobrze? I oczywiście można jeszcze, myślę, że jeszcze ze 2 osoby spokojnie albo 3 mogą usiąść na tych krzesłach. Do mszy świętej zdążymy się nawzajem posłuchać. Bardzo prosimy, ksiądz profesor. Kiedy zapoznałem się z tekstem obecnego etapu, muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszyłem. Ten tekst jest dla mnie bardzo dobrym tekstem, dlatego że rzeczywiście pokazuje, no daje takie, może nie wszystko tam jest jeszcze wyłowione, ale daje takie kompleksowe spojrzenie na synodalność Kościoła. Ale równocześnie w kontekście też całości do tej pory spotkań synodalnych przypomniałem sobie pewien tekst księdza Franciszka Blachnickiego z jego testamentu, który może nam pewne sprawy też uporządkować. Otóż tam w testamencie pisanym niecały rok przed śmiercią pisze o darach, które otrzymał i pisze tak. Dar drugi to dar wizji żywego Kościoła jako wszystko integrującego programu życia i działania. Dar drugiego Soboru Watykańskiego, jego wizji Kościoła Communio, wchłonięcie tej wizji i położenie jej u podstaw działania, jego działania. I zdanie, które będę czytać powoli, bo myślę, że jest kluczowe dla nas. Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać,
Jednego bym pragnął, aby mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość tajemnicy Kościoła Sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi. I przywołując ten tekst, uświadomiłem sobie, miałem o tym powiedzieć, ale cieszę się, że właśnie od tego zaczął nasze spotkanie ksiądz arcybiskup, że dokumenty na przykład Soboru Watykańskiego II, który określał się jako duszpasterski, zaczynały się od wykładni teologicznej. I oczywiście proces pracy w trakcie synodu może być taki, że przeprowadzamy pewne analizy, stwierdzamy fakty, potem odczytujemy, jak na nie zareagować, ale chyba w perspektywie później próby przełożenia tego na parafię trzeba byłoby zacząć od tego właśnie. Czyli oczywiście ukazać piękno wizji, piękno Kościoła żywego, tego się nie da zrobić teoretycznie. My o tym wiemy, że to wynika z zaangażowania w życie Kościoła, ale tak czy inaczej, to właśnie musi być na pierwszym miejscu. Czym jest Kościół? Chociażby odwołując się tutaj, ksiądz Sławek się odwoływał też do katechizmu Kościoła katolickiego, prawda? Choćby to już takie minimum. I potem dopiero, po tym można wejść w ten przedłożony tekst o synodalności. Dlatego, że jeżeli on będzie w pracy parafialnej jako pierwszy, no to się skończy znów na wielu dyskusjach. Ale on wtedy pozwoli to nam uporządkować. Czyli to rozpalenie miłości do Kościoła. Jakiego Kościoła? Tego, który jest znakiem, sakramentem zjednoczenia Boga z ludźmi. Inaczej będziemy poprzestawać na tych niewątpliwie bolesnych sytuacjach, które obserwujemy, ale wiemy, że są pewne środowiska, które no, chcą uleczyć Kościół tak, jak byłby tylko wspólnotą horyzontalną, czyli miłość do Kościoła. Kilka miesięcy temu przygotowywałem opracowanie do pewnej książki wydanej w Krakowie na Uniwersytecie Papieskim i jak to się mówi, czas już mijał, żeby to opracowanie tam jubileuszowe przygotować, no więc łapię się za głowę, co tutaj napisać mądrego. Chwyciłem, myślę, no tak, ale mamy przecież dokument, akurat się ukazał niewiele wcześniej, dokument, ta synteza krajowa synodu o synodalności. No, zacząłem przeglądać, no nie, no całość trudno opracowywać, ale jest rozdziałik taki, celebracja zatytułowany. I zadedykowałem to księdzu profesorowi Maciejowi Ostrowskiemu, znanemu pastoraliście, bo to jemu, dla niego była ta książka przeznaczona, jubileuszowa. Otóż odkryłem, czytając to, powiem tak, tam nie ma nic nowego w tych syntezach. Tam naprawdę w tym momencie nie stwierdziłem, nie ma nic nowego, co wcale mnie nie rozczarowało, a bardzo ucieszyło. Dlaczego? Bo jeżeli wierni oczekują, bo to oczywiście tak jak w całym dokumencie, w syntezie jest tam dużo mowy o tych relacjach między duchownymi i świeckimi, ale jeżeli wierni oczekują, żeby była dobra homilia, żeby msza święta była dobrze, poprawnie, pięknie celebrowana, żeby były posługi lektorów, akolitów, ministrantów, żeby był śpiew odpowiedni, no przepraszam bardzo, to nic nowego pod słońcem. I to dobrze, że na synodzie wybrzmiało. To znaczy, że my mamy ileś ludzi, którzy wiedzą o tym i chcą. Tutaj odniosę się do tej wypowiedzi pana, który jest nadzwyczajnym szafarzem, prawda? Czyli my te rzeczy wiemy, znamy i dlatego zatytułowałem moje opracowanie o konsekwentną realizację reformy liturgii Soboru Watykańskiego II. Oczywiście dochodzą nowe dokumenty, te, które poszerzają, ale tak naprawdę one są zakorzenione w tym myśleniu. I dlatego moja propozycja jest taka, żebyśmy właśnie pracę w parafiach moderowali w tym kierunku. Najpierw, czym jest Kościół? Piękno jego, doświadczenie różne. Potem zobaczyć to, co wybrzmiewa w tych ostatnich dokumentach papieża Franciszka, co to jest synodalność. Ona implicite jest zawarta w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Ale trzeba to dopracować. I dopiero wtedy przejść do tych, no nieraz trudnych, bolesnych spraw, bo inaczej się na nich
skoncentrujemy, zafiksujemy i nie powiemy nic o pięknie oblubienicy, jaką jest Kościół, no, który jako instytucja bosko-ludzka no, ma swoje słabości. Dziękuję. Pełna zgoda, prosimy diakona teraz z uśmiechem i radością. Nie. A on się ustawił na końcu. Nie czujcie się między sobą, tylko widzicie. Z uśmiechem i radością. Tak, tak, to na znak pokoju zawsze mówię. Miałem być ostatni, bo akurat dzisiaj dysponuję czasem i zarezerwowałem sobie całą sobotę, ale skoro ksiądz arcybiskup poprosił, żebym wystąpił jako pierwszy, to kilka słów powiem o tym, co przygotowałem w refleksji nad tym dokumentem końcowym o synodalności. Więc czytamy w tym dokumencie, że skutkiem refleksji o synodalności ma być budzenie współodpowiedzialności nie tylko w czasie trwania synodu. Powiem, że przede wszystkim jestem mężem i ojcem od ponad 30 lat. Żyję w małżeństwie, jestem ojcem trójki dorosłych dzieci. A 28 maja ubiegłego roku zostałem wyświęcony na diakona stałego. Jak to wpływa na moje relacje małżeńskie i na relacje rodzinne? Zauważyłem, że nie tylko ja zauważyłem, ale również żona i najbliżsi, że to moje nowe zaangażowanie we wspólnotę Kościoła jako diakona umocniło i moje relacje małżeńskie i też relacje w jakiś sposób rodzinne. Przywilejem diakona jest możliwość błogosławieństwa, co czynię z wielką radością w stosunku do najbliższych, do znajomych. Często moi właśnie znajomi proszą mnie, abym im błogosławił. Jak zapomnę, to rozstajemy się, mówią, a błogosławieństwo. I to jest też wielka radość dla mnie i dla tych, którym mogę w ten sposób służyć. Jak mówi dokument końcowy, z codziennej Eucharystii czerpię siłę do podejmowania misji ewangelizacyjnej. Pomysł wcześniejszego proboszcza ojca Remiego, bo ja jestem posłany do parafii ojców jezuitów przy ulicy Sienkiewicza, był taki, że mówi, że chciałby, aby diakon stały był katechetą. Przyjąłem to z ogromną radością, że mogę być katechetą w trzecim liceum. To znaczy katechetą jestem od ponad 31 lat, ale ojciec Remi powiedział, że chciałby, aby diakon stały był katechetą w trzecim liceum. Tam obecnie pracuję, ale też jestem katechetą w 21 liceum przy ulicy Kopernika. Nie jest to łatwe zadanie, o czym już była wcześniej mowa. Ksiądz biskup Ireneusz też kiedyś mówił na ten temat. Bycie katechetą to przede wszystkim dawanie świadectwa swojej wiary, pokazywania swojego życia, otwartość na młodego człowieka, próba dialogu, próba rozmowy, próba pokazywania bardzo często, że jest inny świat niż ten, w którym oni żyją i że bycie w Kościele, angażowanie się w Kościół może też dawać radość. Od ponad 15 lat jestem opiekunem, tam gdzie pracuję, w szkołach jestem opiekunem szkolnych kół Caritas. Obecnie w trzecim liceum, mimo spadającej ciągle liczby osób chodzących na katechezę, ponad 40 uczniów angażuje się w szkolne koło Caritas. Zdaję sobie sprawę, że sama katecheza to za mało i trzeba szukać różnych możliwości, by angażować młodych ludzi w coś więcej niż tylko katecheza. Nasze szkolne koło współpracuje ze świetlicą środowiskową Anielisko przy parafii jezuitów. Tam jest grupa około 40 dzieci z śródmieścia Łodzi. I też moi uczniowie przychodzą, żeby odrabiać z nimi lekcje, ale też wszystkie akcje, które związane są czy ze zbiórką żywności, czy z innymi rzeczami, które mogą wspomóc Anielisko, to moi uczniowie bardzo chętnie się w to angażują, podobnie jak uczniowie z 20
pierwszego liceum, mimo że mam tam tylko 4 godziny, to z tych, którzy do mnie chodzą na religię, jest ponad 10 wolontariuszy szkolnych kół Caritas. Oni też chętnie biorą udział w tych różnych rodzaju działaniach charytatywnych. Od ponad 28 lat prowadzę poradnie rodzinną dla narzeczonych przy Kościele Świętej Teresy, prowadząc spotkania dotyczące odpowiedzialnego rodzicielstwa. To także przede wszystkim dawanie świadectwa swojego życia w małżeństwie i pokazywanie, że dzięki Bożej pomocy życie w miłości, życie w wierności małżeńskiej jest możliwe. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko młodzi ludzie, ale może szczególnie narzeczeni, którzy przygotowują się do małżeństwa, potrzebują dzisiaj świadków wiary, więc staram się na tych zajęciach też ukazywać Bożą wizję małżeństwa. Mówię jak od siebie często, że małżeństwo to jest pomysł Pana Boga na raj na ziemi i Pan Bóg ma takie 4 pomysły, żeby małżonkowie mieli raj na ziemi. Tym pomysłem jest miłość, wierność, uczciwość małżeńska, bycie razem do końca życia. No ale to nie tylko przedstawianie pewnej wizji, ale przede wszystkim dawanie świadectwa i tak to rozumiem. Co zauważyłem, jaką zmianę, że po przyjęciu diakonatu prowadzę te zajęcia z taką nową siłą, odwagą, szukając coraz to nowych sposobów dotarcia do narzeczonych. Jeśli chodzi o parafię jezuitów, nie chciałbym powiedzieć, że to jest najlepsza parafia w Łodzi, nie chciałbym się narażyć wielu proboszczom, bo to moi przyjaciele i znajomi, ale bardzo dobrze czuję się w tej parafii, mimo że... Tak, Wiesiu, nie chcę ci się tu też narazić. Jest to dosyć specyficzna parafia, z tego co się orientuję, to chyba najmniejsza. Wspólnot jest bardzo wiele, 2 diakonów nas jest teraz, którzy przy tej parafii posługują. 3 przygotowuje się do święceń diakonatu. W parafii jestem odpowiedzialny za parafialny zespół Caritas, który powstał w marcu ubiegłego roku. Na pierwsze spotkanie zgłosiło się ponad 50 osób, które chciały działać w tym parafialnym zespole. Obecnie działa około 40. To też jest ewenement pewnie na skalę diecezji, jeśli chodzi o liczbę i zaangażowanie. Nasz parafialny zespół Caritas działa w różnego rodzaju akcjach. Współpracujemy ze szkolnym kołem Caritas i to też jest taka działalność Caritasu, gdzie nie tylko młodzi się angażują, ale wspólnie młodzi i osoby działające w parafialnym zespole biorą udział w różnego rodzaju akcjach. W parafii jezuitów jestem też członkiem parafialnej rady. Działa rada, bardzo dobrze działa. Mamy też możliwość wpływu na to, co w parafii się dzieje, by jeszcze lepiej ta parafia mogła służyć wiernym. Jest Marzenka i jej mąż Ryś. Też Marzenka działa w parafialnym zespole i naprawdę to są bardzo otwarte spotkania i z wcześniejszym proboszczem i z obecnym proboszczem Jackiem, co daje nam poczucie takie, że proboszcz chce, żeby działo się dobrze albo żeby działo się jeszcze lepiej. Jako diakon stały już ląduje. Jako diakon stały mam też możliwość wypełniania wszystkich posług, o których mówi dokument końcowy, a więc głoszenie słowa, udzielanie chrztu, błogosławienie małżeństw, przewodniczenie w pogrzebach zmarłych z rodziny czy sprawowaniu sakramentaliów. Na koniec chcę powiedzieć, że jestem wdzięczny Panu Bogu za dar powołania mnie do życia w małżeństwie, w rodzinie, a także za możliwość przyjęcia święceń diakonatu, dzięki którym to powołaniom lepiej mogę służyć Kościołowi łódzkiemu. Dziękuję też księdzu arcybiskupowi za otwartość na tę posługę i możliwość pełnienia takiej posługi w diecezji i księdzu kanclerzowi za opiekę i troskę nad naszą formacją. Bardzo dziękuję. Diakonowi. Nie wszystko było w dokumencie, ale bardzo dobrze, że było tak, jak było. Bo przypominam sobie pierwsze dyskusje z księżmi na temat wprowadzenia diakonatu stałego. To zawsze pierwszy tak jest taki. U nas nie potrzeba, bo mamy dość księży. Więc posłuchaliśmy jednego diakona, który mówi, co
co robi. I pokażcie mi proboszcza, który to zrobi przy swoich obowiązkach. Sebastian też diakon i potem... Adrian. Czy Adrian? Myślę, że źle usiadł. I potem na modlitwę w ciszy. Prosiłbym występujących, żeby się możliwie w 5 minut mieścili. Wtedy jest szansa na to, że wszyscy, którzy chcą zabrać głos, to zabiorą. Sebastian Piątkowski. Jestem diakonem. Jestem także mężem i ojcem trojga dzieci. Pozwolę sobie na taką ogólną myśl odnoszącą się właśnie do dokumentu tej trzeciej części. Tam jest taki zapis we fragmencie odnoszącym się do diakonów, że diakoni są nowością w parafii. I oczywiście to jest prawda, ale chciałbym też dodać, że tak naprawdę osoba diakona nie jest kimś nowym. Bo jak znam przypadki wszystkich tych moich braci diakonów, to każdy z nas w danej parafii jest od 10 lat. Więc my nie jesteśmy żadną nowością w parafii. My już tam byliśmy. I święcenia sprawiły, że może staliśmy się mniej przeźroczyści, bo teraz nas może troszeczkę bardziej widać, ale dążę do tego, by powiedzieć, że w tym dokumencie też jest mowa o tym przeciwstawieniu zmiany, niezmianie. I myślę sobie tak, że zmiana wcale nie musi być groźna, a wręcz jest czymś właściwie naturalnym. I myślę tak dlatego, że bliskie mi jest takie pojęcie zmiany jako stawania się coraz bardziej tym, czym jesteśmy. Czyli zmiana nie jest zamianą. I my jako diakoni też nie jesteśmy dowodem jakiejś zmiany doktryny, jakichś dogmatów. My już jesteśmy i w wielu parafiach są ci diakoni. Tyle, że oni są właśnie jeszcze nie tak może bardzo widoczni ze względu na funkcję, ale oni generalnie są. I to myślę, że to można odnieść w ogóle do posług w Kościele. Znaczy, to jest tak, że już są lektorzy, że są akolici i oni zawsze byli generalnie. Tak? Więc wydaje mi się, że tak można spojrzeć na diakonat, jako na tę posługę, która w Kościele zawsze była i nie trzeba się jej bać. Choć no właśnie były takie wyrażane obawy, jak będziemy przyjmowani. No i wydaje mi się, że to, co się dzieje w naszych parafiach, dowodzi tego, że jesteśmy przyjęci, nie jesteśmy jakimś obcym ciałem, bo my właśnie w tym ciele, jakim jest parafia, zawsze byliśmy. Króciutko tylko powiem o tym, co może diakon dać parafii, dać swojej też rodzinie. Może powiem tak, zauważyłem, że święcenia pozwoliły mi bardziej patrzeć na swoje życie jako właśnie na służbę. Jestem nauczycielem i każdy, kto jest nauczycielem, wie, co to jest taka noc, ciemna noc nauczyciela. Moment, kiedy traci wiarę w to, że może cokolwiek zrobić i kogokolwiek czegoś nauczyć. I w tym momencie, znaczy w tych momentach nocy ciemnej, powiedzmy, przypominam sobie, że tak naprawdę moja zawodowa praca jest służbą po prostu. I mam służyć bez względu na to, czy dobrze się czuję, czy się źle czuję. To jest służba. Myślę, że podobnie to się przekłada na życie rodzinne. Wydaje mi się, że mi łatwiej jest jako ojciec widzieć siebie jako tego, który służy swojej rodzinie. I to naprawdę jest wspomagające. Więc to w ramach jakiejś takiej promocji diakonatu mogę z całą pewnością powiedzieć. I może rzecz ostatnia. Też zauważyłem, że jako człowiek, który jest czynny zawodowo,
mogę wnosić do posługi diakońskiej to, co ze swojej pracy zawodowej uzyskałem. Czyli na przykład, kiedy tutaj współpracujemy nad programem Areny Młodych, to, czego się nauczyłem jako nauczyciel, mogę wnieść w tę posługę. I odwrotnie, właśnie to już, o czym wcześniej powiedziałem, ta posługa diakona też oddziałuje w drugą stronę, to znaczy uczę się, że w życiu zawodowym jestem sługą. I wydaje mi się, że to są jakieś takie moje najbliższe mojej sytuacji rzeczy, o których chciałem powiedzieć. I może rzecz ostatnia. Myślałem sobie o tym właśnie, jak diakon mocno powinien być widoczny w parafii. Czy to może też odnieść się do prezbiterów, biskupów. Myślę sobie, że powinien być właśnie jednak nieprzeźroczysty, że wszyscy jesteśmy z racji tej misji kapłańskiej powołani i nie powinno być tak, że diakon jest mocniej widoczny, prezbiter jest mocniej widoczny, bo wszyscy jesteśmy tak samo mocno powołani do głoszenia Królestwa Bożego. Dziękuję bardzo. Tak, uczę języka polskiego i filozofii. 5 minut teraz na modlitwę w ciszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę powiedzieć kilka słów na temat swojego doświadczenia życia w posłudze diakonatu, w swojej parafii, rodzinie, a także diecezji. Swoją krótką wypowiedź chciałbym zacząć od słów Matki Teresy Świętej. Owocem ciszy jest modlitwa. Modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. Czy gdzieś widzicie się w tym tekście? Ja widzę swoje całe życie w tym krótkim stwierdzeniu, w tych krótkich zdaniach. Miałem to szczęście posiadać dochodową nieruchomość w górach wraz z małżonką, ale miałem jeszcze większe szczęście, aby sprzedać tą nieruchomość i postanowiliśmy wraz z żoną zaopiekować się biednymi, bezdomnymi z Łodzi. Kupiliśmy działkę 1,5-hektarową w zachodniej części miasta i stworzyliśmy przytułek dla bezdomnych. Celem tego domu jest nie poczekania na dobrą śmierć, ale celem domu jest wyjście z bezdomności. Staramy się każdego dnia pełnić taką posługę, aby każdy dzień dla bezdomnych był dniem szczęścia i pomógł im wychodzić z bezdomności, w której się znaleźli. Przyczyny są różne, wiecie, alkoholizm, narkotyki, problemy z prawem. I niesamowite jest to, że w regulaminie mamy napisane Eucharystia 3 razy w tygodniu i nikt do tej pory nie mówi, że nie chce iść na tą Eucharystię. Eucharystia buduje nasze codzienne życie. Niesamowite jest też w tym to, że jest jeden człowiek z nami bezdomny, który mówi do mnie: Adrian, ty codziennie jesteś w kościele, zabieraj mnie codziennie do kościoła. I stara się żyć Panem Bogiem, mimo wszystko, że wcześniej go nie znał, że 3 razy siedział w więzieniu. To są ich niesamowite świadectwa, które nas przenikają i dają także sens życia. Dzięki uprzejmości naszym kolegom diakonów, wtedy kandydatom do diakonatu, dzięki uprzejmości księdza arcybiskupa, także księdza Zbyszka, udało nam się podjąć remont, odgruzować budynek, który ma przeszło 80 lat i prowadzimy obecnie permanentny remont. Wiadomo, chodzi o fundusze, żeby budynek stanął był w dobrym świetle i w dobrym standardzie dla tych ludzi. Swoje życie osobiste znalazłem, oprócz rodziny oczywiście, znalazłem na ulicy. Ta bezdomność daje mi także siłę, ale czuję w tej bezdomności, że sam też jestem bezdomny z nimi, pomimo wszystko, że mam wszystko. Ich problemy stały się moimi problemami, ale także dużą mocą do wzrostu. Owocem służby jest pokój. Zastanawiałem się ostatnio, czy faktycznie ten pokój noszę w sobie.
Natomiast, bo pokój powiązany jest z cierpieniem, prowadzeniem takiego miejsca na świecie. Niestety jesteśmy w takim miejscu Łodzi, gdzie na terenie takiej parafii, która nie jest przychylna naszym działaniom. Wierni także nie pomagają nam w funkcjonowaniu, a sąsiedzi często podają różne służby i czasami ląduje na prokuraturze tłumacząc się z jakichś absurdalnych wezwań. W aspekcie parafialnym mój diakonat jest na razie trudny, ponieważ dopiero się przeprowadziłem kilka tygodni temu w nowe miejsce i z księdzem proboszczem. Ksiądz proboszcz miał trudny okres kolędy, natomiast stworzyliśmy pewien program działania. Program, który posłuży rozbudowie parafii w jej duchowości, w posłudze wśród wiernym. Będziemy go realizowali. Także cieszę się bardzo, że jako diakon mogę służyć naszej diecezji, choć są to na razie skromne rzeczy. Natomiast padło takie stwierdzenie w opracowaniu, że diakoni są pomostem pomiędzy świeckimi a prezbiterami. Życzyłbym nam wszystkim, aby ten most, czy te mosty, które są pomiędzy świeckimi a prezbiterami, były jak najszersze, a jak najkrótsze. I korzystając z okazji tej krótkiej wypowiedzi, chciałbym bardzo podziękować Kai i Krzysztofowi za comiesięczną pomoc dla naszego domu i wręczyć im skromny upominek od naszych podopiecznych. Napisane jest na jachcie: to ustawienie żagli, a nie kierunek wiatru decyduje, w którą stronę popłyniesz. Bardzo wam dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Bartek. To jest moja parafia macierzysta, katedralna. Chciałem się z wami podzielić raz, dlaczego w ogóle tu jestem i prawdopodobnie mogło mnie tu nie być, gdyby nie Pan Bóg. Mianowicie dziękuję za doświadczenie wspólnoty domowego kościoła. To jest raz, że siostra, która tutaj przy parafii swego czasu posługiwała, zaprosiła nas po prostu do tej wspólnoty i tutaj tak naprawdę doświadczyliśmy, wypłynęliśmy jakby na taką głębszą wodę, tak, po kilkudziesięciu latach brodzenia po takiej mieliźnie. Kilkudziesięciu latach życia, po 10 latach małżeństwa byliśmy w dużym kryzysie i rzeczywiście po pierwszych rekolekcjach naszych, po doświadczeniu takiego kościoła żywego we wspólnocie nasze życie małżeńskie zmieniło się w 100%. I tak jak ksiądz Blachnicki mówi o posiadaniu siebie, wdawaniu siebie, tak my poczuliśmy radość z tej służby, którą właśnie odkryliśmy. No i cóż, tutaj nasz ksiądz proboszcz Ireneusz, o ile można tak powiedzieć, jest najlepszym proboszczem, jakiego miałem i nie waham się tego słowa użyć. Także wie, że zawsze może nas liczyć i my z otwartością wraz z małżonką jesteśmy zawsze gotowi tutaj jak najlepiej księdzu pomagać i wiemy, że się zawsze możemy do naszego księdza proboszcza. Trochę mi się głos łamie, bo mieliśmy różne sytuacje w naszym życiu, ale zawsze możemy się zwrócić jak do naszego naprawdę ojca i wiem, że zawsze zawsze nam pomoże. Natomiast jestem również nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, też tutaj na zaproszenie naszego księdza proboszcza i chciałem się z wami podzielić taką posługą w szpitalu. Jest nas grupa czterech szafarzy nadzwyczajnych przy parafii katedralnej.
dzielimy się dyżurami. Jeden z naszych kolegów ostatnio się wyprowadził, więc była taka, troszeczkę było zapytanie od księdza proboszcza, czy wypadnie nam któryś z dyżurów. Oczywiście nie, rozdzieliliśmy te dyżury między sobą i rzeczywiście ta posługa jest tak po ludzku może się wydać trudna. Tak, w niedzielę rano trzeba wstać dosyć wcześnie. Ja jestem ojcem czwórki dzieci. No, żona też czasami na mnie patrzy, tak, mówi, no przynajmniej byś w niedzielę dał się wyspać, a tutaj od razu hałasujesz, tak, tłuczesz się po domu, wychodzisz przed siódmą. No ale chyba już, już się do tego nie tyle przyzwyczaiła, co zauważyła, że chyba to jest więcej dobra, tak, z tego czerpiemy wspólnie niż jakieś, wprawdzie no są to jakieś pewne trudności niewielkie, staram się jak najciszej to robić. Natomiast oczywiście idę do szpitala. No i też taka strona jedna mi mówi, że no, żeby tylko tych chorych nie było za dużo, tak, żeby szybko przejść przez te oddziały, tak, ale z drugiej strony jak idę tak z Panem Jezusem w cyborium, mówię, że tak pięknie by było, gdybym wrócił i to cyborium było puste, tak, żebym rozdał Pana Jezusa wszystkim, tak, i żeby jednak ta posługa trwała, a nie było to tylko takie przejście, z czym się bardzo często spotykamy, takie niestety niechętne przyjęcie nas jako szafarzy, tak, przez ludzi w szpitalu. Natomiast to, co jest piękne, to jest właśnie to, jak widzimy ludzi, którzy rzeczywiście czekają na Pana Jezusa i nie mogą przyjść do kościoła, tak? Ludzie po operacjach, bez rąk, bez nóg, tak? Na chirurgii czy na neurologii, gdzieś tam przywiązani są do łóżek, tak? I przyjmują Pana Jezusa ze łzami w oczach. To po prostu jest doświadczenie takie piękne, tak? I w tych oczach nawet się nie mają siły się uśmiechnąć, tak? Ale w oczach widać, że to są, że oni są bardzo wdzięczni za to. I tak jak tutaj mogę powiedzieć, że ta służba i ta posługa to jest naprawdę wielka radość. Chwała Panu. Duch Święty robi jakieś rzeczy po swojemu dzisiaj na tym spotkaniu, to znaczy zaczął się katalog dobrych praktyk i coś znacznie więcej niż tylko katalog dobrych praktyk. Bardzo proszę, jeszcze mamy spokojnie czas. Nie wiem, czy zdążymy wszyscy, ale wy nie wychodzicie po obiedzie. Zostajecie, to będziecie najwyżej pierwsi po obiedzie. Zobaczymy jeszcze. Proszę bardzo, też diakon stał. Tak, czwarty już. A więc na imię mam Adam, nazwisko Rychlik, jestem z Bełchatowa, z parafii Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy. Tak jak wspomniałem, też jestem diakonem stałym od tamtego roku, a szafarzem Nadzwyczajnej Komunii Świętej od 2009 roku. Pracuję w elektrowni, no to jest dosyć duża firma. Także moje też te doświadczenia bycia diakonem też są troszeczkę inne niż tutaj moich kolegów, którzy wcześniej się wypowiadali. I może najpierw chciałbym się odnieść do tego dokumentu, a szczególnie do wprowadzenia. Jest tu takie zdanie, które jak gdyby podsumowuje cały ten dokument. I jest tak, podsumowujące spotkania w grupach synodalnych pokazują, jak doświadczany i widziany jest Kościół. Przyszła mi taka refleksja nad tym zdaniem, że wszyscy, którzy udzielili jakiejś, prawda, odpowiedzi, widzą Kościół tylko jako doświadczany. Jak oni go widzą. Natomiast w mojej refleksji ukazała się taka myśl, że nie ma tutaj takiego zachwytu
nad Kościołem, który jest prowadzony. Bo jak mówimy tutaj sobie o tej synodalności, że idziemy razem, wspierając się, żebyśmy też myśleli, że nie tylko zależy to wszystko od nas, jakie my tutaj będziemy mieli pomysły. Możemy czasem zagubić właśnie to prowadzenie Kościoła przez Pana Boga. Właśnie brakuje mi tutaj w tym takiego zachwytu, takiej satysfakcji nad tym, że pomimo mojej ułomności, moich jakichś takich też ludzkich planów, i tak to Pan Bóg zweryfikuje, bo do Niego należy ostatnie zdanie. Teraz co do tej nowości tego diakona stałego. Jest tu też takie piękne zdanie napisane, że ta posługa ma mieć takie uzasadnienie w zależności od parafii, bo te różne te potrzeby w parafii są. Niewiele tu mogę powiedzieć, ponieważ mój proboszcz, który poprosił mnie o to, żebym był diakonem stałym, no już nie żyje, świętej pamięci Antoni, także nie do końca znam jego wizję, jaką tutaj miał przede mną, jaka moja posługa miałaby być. Natomiast po części powiem, że widział tutaj mnie przede wszystkim jako w takiej pomocy charytatywnej. Chociaż moja parafia jest parafią najmłodszą w Bełchatowie, jest to osiedle dosyć duże, liczące prawie 5000 osób. I chociaż żyjemy jakimś pewnym dobrobycie, bo to jest osiedle młode, natomiast pojawia się taki wątek nie tyle biedy materialnej, co takiej biedy duchowej, w sensie takiego życia w samotności, niezależnie od wieku. I tutaj ta moja posługa w tej chwili przede wszystkim też się opiera na tym, że też chodzę do takich osób, które są samotne. A jak ich pozyskuję? Po prostu może nieraz kapłani nie wiedzą tak do końca, natomiast sołtysowie są bardzo zorientowani w sytuacjach takich materialnych tych osób, nie, czy duchowych. I są to osoby w różnym wieku. Są mi, prawda, które są przed 90, ale także są mi też osoby młodsze. Ta moja posługa polega na tym, że im też towarzyszę w tym całym ich takim doświadczeniu życia takiego już starczego, że tak powiem. W parafii także jestem odpowiedzialny za koło Caritas. Nie ma nas na razie za dużo osób, jest nas 5 osób, bo to jest młoda parafia. Natomiast w Bełchatowie jest takie prężne koło na osiedlu dolnośląskim, które działa już od kilku lat, prawda? I oni tam bardziej zajmują się takimi sprawami nie tylko duchowymi, ale także i materialnymi. Moje doświadczenie teraz bycie diakonem, jakie jest w rodzinie. Jestem mężem, mam 2 dzieci dorosłych, już także jestem dziadkiem. Jestem chyba jednym z najstarszych diakonów, chyba tak. Widzę, że ta moja posługa diakonatu też w jakimś stopniu udziela się przede wszystkim też mojej rodzinie. Też miałem takie różne doświadczenia, takie zawahania, jak ta moja będzie posługa wyglądała, ponieważ jak żeśmy sobie wspomnieli tutaj też, czy niektórzy też mówili, że jesteśmy ludźmi, że też mamy swoje słabości. Ja też miałem takie doświadczenie rodzinne, które nie wiem, czy ja się będę nadawał do tej posługi. Ale zauważyłem, że teraz ta moja posługa też w jakim stopniu ja ją widzę w swojej rodzinie. Jak to wygląda w pracy? To środowisko jest bardzo duże. Ja jaki byłem, taki pozostałem. Natomiast zauważyłem, te święcenia jakoś dodały mi siłę i odwagi, że mam większą możliwość i taką odwagę rozmawiania z nimi na tematy zbawienia przede wszystkim.
No to może ja bym skończył, żeby nie przedłużać. Dzięki. Dziękuję.